gości, znaczy naszego głównego gościa przedstawi pani Magda, a ja przedstawię panią Magdę. A więc pani Magda Pawlak jest znaną historyczką z wykształcenia, a z zamiłowania jest regionalistką. Współpracowała przy wielu książkach, periodykach, między innymi jest autorem, który prężnie cały czas współpracuje z łódzkim Mędrownikiem i łódzkim Petetekiem. Współpracuje z nami od lat. Bardzo jesteśmy z tego dumni i dziękujemy Ci bardzo za współpracę i za pomoc w wielu projektach i działaniach. Chciałbym się nadmienić, że dzisiaj naszym gościem honorowym jest Agnieszka Kurz z zaprzyjaźnionej księgarni Skład Główny Stoluszek. Dziękujemy Ci bardzo za przybycie. Dziękujemy bardzo Państwu. No i cóż, Mago, daję Ci głos. A jeszcze przepraszam, jeszcze taki komunikat. Będę podczas spotkania robił zdjęcia, również całe spotkanie nagrywamy. Będzie można je obejrzeć za jakiś czas w jakichś takich elektronicznych środkach, tak? Pierwsze. Dzisiaj są naszą bohaterką, a w zasadzie dwoma bohaterkami jest autorka przede wszystkim cyklu książek poświęconych historii sztuki Marta Motyl, absolwentka tutaj naszego wydziału na Uniwersytecie Łódzkim Historii Sztuki, autorka wielu powieści, zadebiutowała w roku 2012 powieścią Kochana w pułapce anoreksji i bulimii, później ukazały się kolejne jej powieści, odcienie Czerwieni, Moc granatu, Kolekcjonerka oraz w ostatnich latach zbiory esejów Sztuka podglądania, Sztuka prowokowania oraz także dzisiejsza druga bohaterka, czyli Sztuka fantazjowania. Ale oprócz działalności tutaj na polu literackim, Magda również tworzy własne prace plastyczne, kolaże nawiązujące do swoich utworów, ale także do dzieł znanych innych pisarzy. Współpracuje od wielu lat z różnymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, także pisząc teksty poświęcone sztukom wizualnym. I już tutaj bym chciała przejść do spotkania. Tak jak już wspomniałam, 10 lat temu zadebiutowałaś powieścią Kochana w pułapce anoreksji i bulimii. Od tego czasu regularnie ukazują się Twoje kolejne publikacje. A jak wyglądała Twoja droga do literatury? Czy było to jedno z Twoich marzeń dziecięcych czy młodzieńczych? Właściwie to tak, od zawsze lubiłam pisać i wydaję książki od dzieciństwa, to znaczy własnym sumptem wydawałam książeczki pisane odręcznie i własnoręcznie ilustrowane. Są to edycje bardzo mocno limitowane. Spotkałam się przyjęciem czytelnika. Rodzina raczej. Jest jedna czytelniczka z nami. Stała moich publikacji z tego czasu i nawet z tego, co się rybie, przechowuje jedno opowiadanie przeze mnie właśnie ilustrowane. Więc tak, ja ogólnie chciałam tworzyć, ale na początku myślałam bardziej, że będę tworzyć prace plastyczne, że będę malować obrazy. Nie miałam jednak takiej cierpliwości do nauki rysunku i malarstwa. Bardzo szybko chciałam widzieć efekt. No to też taki młodzieńczy zapał, może słomiany. Okazało się, że lepiej mi wychodzi malowanie słowami, że jestem przy tym bardziej cierpliwa i efekt znacznie bardziej mi się podoba. I miałam w sobie taką potrzebę tworzenia po prostu. Okazało się, że w pisaniu potrafię lepiej ją realizować z lepszym skutkiem i z lepszymi efektami, że to nie... I że czułam taką większą też pewność siebie, żeby to nie były tylko rzeczy tworzone jakby do szuflady i żeby z tym jednak wyjść dalej. Więc tutaj w pisaniu, z pisaniem bardziej się dogadałam jednak niż z malowaniem. Ale rzeczywiście tworzę też kolaże, papierowe kolaże, takie swego rodzaju wycinanki, gdzie łączę elementy wycięte z gazet, z ulotek, z folderów, w różnego rodzaju kompozycje, więc plastycznie także się w jakiś sposób wyżywam, ale na polu literackim jednak najbardziej i największe owoce to przyniosło. No i tutaj twoja droga jest dość nietypowa, jak jeśli chodzi tutaj o na przykład historyków sztuki, bowiem zaczynałaś właśnie od literatury pięknej i później dopiero przyszłaś do tematyki stricte związanej z twoim wykształceniem. I kiedy powstał ten pomysł na przejście od tej literatury pięknej do... Chowaj sobie tę maskę. Jednym z tych artystów
I jakby na tyle zafrapowała mnie historia tego obrazu, którą sobie zgłębiałam pracując nad wystawą i później. I sama postać Kamińskiego, takiego dekadenta, że właśnie on wchodzi na jakiś raut, cały na czarno, zawsze w czarnych rękawiczkach, w kapeluszu. Taka tajemnicza, nonszalancka postać, taki dekadent, co się zowie. I zapomniany dekadent, to jest pod tytuł eseju o nim, który napisała Janina Wiercińska, z którego ja także korzystałam. I chciałam trochę tego Kamińskiego przywrócić do pamięci, ale on też zapadnie pamięć dlatego, że był głównie ilustratorem. On ilustrował właśnie w tygodniku, o którym wspominałaś, ilustrował dzieła na przykład Orzeszkowej, bodajże chyba Sienkiewicza, więc on był znany i wśród literatów, i wśród plastyków, tylko dlatego, że jakby no, dzieła ilustratorów szybciej popadają w niepamięć. Nie jest też wystaw rysunku i grafiki. Część jego dzieł zaginęła w czasie II wojny, więc artysta naprawdę, który miał pecha w tym względzie. I postanowiłam, że skoro jest taka historia jeszcze z tą topielnicą, maską, i czułam, że to też takie moje odkrycie jest i takie śledztwo własne, postanowiłam też właśnie opublikować wyniki tego śledztwa i napisać akurat o tym dziele, o tym artyście. Zwłaszcza, że do fantazjowania pasowało jak ulał. No tak, jest tutaj ten łódzki wątek, bo jest w zbiorach Łódzkiego Muzeum Sztuki, więc tutaj też... Nie wiem, chyba nie jest w tej chwili na ekspozycji, ale generalnie w zbiorach jest. Ja w poprzednich książkach wśród prezentowanych artystów pojawiały się również kobiety. Mam tu na myśli Tamarę Łępicką i dwie przyjaciółki w sztuce podglądania, Natalię LL w sztuce z pracami sztuka postkonsumpcyjna w sztuce prowokowania. Natomiast w sztuce fantazjowania, poza dość obszernie omówioną rzeźbą Marii Pinińskiej Bereś, Płonąca żyrafa, która nawiązuje do obrazu Salwadora Daleko, przedstawione są wyłącznie dzieła artystów mężczyzn. Czy to oznacza, że kobiety, artystki tutaj powiedzmy twardo stąpały po ziemi i w ogóle nie fantazjowały, czy jakieś inne kryteria były? Nie, to tego nie oznacza. To oznacza wyłącznie tyle. Z surrealistów stałam przed wyborem albo Dali, albo Frida. I wygrał Dali. No. Ten pojedynek wygrał Dali. No Frida też ikoniczna. Ale wygrał Dali. Jakby tutaj nie chciałam też właśnie, myślałam o tym aspekcie, ale nie chciałam też jakby, powiedzmy, na siłę dać Fridy, ponieważ też nazwisko kobiety się przyda. A w zasadzie kończysz właśnie pracą Becińskiego. Beciński w dość tragicznych okolicznościach odszedł w 2005 roku. Jest to już kilkanaście lat. Czy w dzisiejszej sztuce, w dzisiejszych czasach jest jeszcze miejsce na fantazjowanie? Oczywiście, jest bardzo wielu artystów, też epigonów Beksińskiego, którzy tworzą sztukę fantastyczną. Też tutaj osobiście znam artystkę, która taką sztuką głównie się para. Tutaj mam na myśli Karolinę Matyjaszkowicz, to jest artystka z Łowicza, która łączy generalnie taką kulturę ludową, łowicką, postacie z różnych rodzajów podań, baśni i tak dalej, ludowych, ze swoim stylem, który na poły wzoruje się też na przykład na wycinance łowickiej, pewną rytmicznością, powtarzalnością, takim zapełnianiem dzieła aż po brzegi i tak dalej, i tak dalej, a na poły na awangardzie. I to jest bardzo ciekawe i u niej pojawiają się wiele takich fantastycznych postaci, jakieś skierki, panny łąkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to taka artystka fantastka bliska mi. Niestety nie mogło jej dzisiaj tutaj być z nami. Więc artyści fantazjują dalej cały czas. Właśnie też mówiłam o tych aukcjach sztuki fantastycznej, gdzie pojawiają się prace. Odbiorcy też są, jest wielu wielbicieli sztuki fantastycznej. No i oczywiście cała grupa, fan klub Beksińskiego, prężnie tutaj, że tak powiem, działający, który na każdą wystawę, na każdą publikację odpowiada wielkim odzewem. Też bodajże w 2021 miała miejsce duża wystawa Beksińskiego w Warszawie, i która
też cieszyła się dużą popularnością, więc tutaj fantazjowanie jakby to jest i odtwarzane, że tak powiem, i tworzone dalej. A dlaczego w ogóle artyści fantazjują? Czy fantazjowali fantazjują teraz? Właśnie to się okazuje często, że oni fantazjują tak nie do końca, ponieważ przenoszą własne życie i umieszczają czasem pod płaszczykiem fantazji różne takie też swoje ciężkie przeżycia, czy przemyślenia, czy doświadczenia. Myślę, że to też wynika z tego, że fantazja jest takim polem wolności. Jakby pod tytułem fantazji sztuki można wiele rzeczy umieścić i też jakby odciążyć z nich swoją psychikę, czy z jakichś pragnień, czy z jakichś lęków i ze strachów, tak jak to robił Beksiński, gdy odsączał swoją psychikę ze strachu. Myślę, że fantazją też dlatego, że to daje pole do popisu estetycznego. Można stworzyć tyle rzeczy, o których nawet się nie śniło, tak? I zupełnie nowe postaci. Też no, to jest bardzo takie przyciągające uwagę, jakby kiedy, tak jak Bosch tworzy różne hybrydy, połączenia między ludźmi a zwierzętami, czy ludźmi a przedmiotami. Że to jest takie też wyzwanie estetyczne dla artysty i pole popisu dla jego warsztatu. Co mnie zdumiało, to właśnie wielu artystów, fantastów tworzy jak realiści, czyli do każdego szczegółu, po prostu perfekcja w każdym detalu, żeby jakby jak najbardziej urzeczywistnić te fantazje. Więc myślę, że nie fantazją tylko dlatego, żeby uciec od rzeczywistości, ale żeby ująć swoją rzeczywistość w trochę innych ramach. I jeszcze mam takie właśnie podsumowujące już pytanie dotyczące tego cyklu. Czy masz już plany na kolejną publikację? Tak, plany są. Czy będzie to powieść bardziej bliżej dziedzinnych historii? Prędzej będzie coś o sztuce i też z cyklu, ale nie powiem jaki temat. Więc nie powiedziałam na pewno ostatniego słowa o sztuce. Ale też marzy mi się taka pewna rzecz, która połączy sztukę i literaturę piękną, czyli dwie rzeczy, którymi się zajmowałam. I to jest taki mój projekt w mojej głowie, który sięga. Tam też takie fantazje się dzieją na jego temat. I bardzo bym chciała go zrealizować. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Więc tak dalej będę pisać, jakby tutaj nie powiedziałam ostatniego słowa ani w temacie sztuki, ani w temacie prozy, ani w temacie pogranicza. Więc także z niecierpliwością jako czytelniczka wierna na to czekam i jeżeli chodzi tutaj teraz czas dla publiczności, dla Państwa, o pytania, zapraszam. Mam pytanie, że już fan klub Beksińskiego odezwał się właśnie w sprawie tego eseju poświęconego Beksińskiemu. To znaczy na razie członkowie fan klubu, którzy czytali pośród dziennikarzy, gdzie udzielałam wywiadów w różnego rodzaju stacjach radiowych, to w ogóle czasem od razu na wejściu. Ja uwielbiam Beksińskiego i w tej książce jest Beksiński i ja wiem, że będzie pytanie o Beksińskiego. Też czasami wcześniej się ujawniają właśnie, że uwielbiałem Beksińskiego i wiem, że i sobie wtedy jakby powtarzam co lepsze ciekawostki, żeby im zanieść. Więc na razie w ten sposób fan klub Beksińskiego zadziałał. I też ważne jest dla mnie to, że ten esej im się podobał. Zapraszam jeszcze. Pytania jakieś są? Tak, ja mam pytanie. Jak odczuwa Pani różnicę między procesem twórczym, takim no stricte dla mnie twórczym, właśnie pisanie powieści, wymyślanie wszystkiego na podstawie tylko swoich doświadczeń, czy właśnie fantazji, a tym procesem twórczym, no researchowym, tak? Czyli właśnie jak to się, jaka jest różnica, czy które jest lepsze? To jest tak, że ja w esejach w ogóle staram się też być bardzo twórcza i kreatywna. Tylko to jest dodatkowe wyzwanie, ponieważ do esej jednak potrzeba więcej materiałów. Do powieści też zawsze zbierałam sobie materiały, ale tam więcej jakby zależy ode mnie, tak? Tutaj mam pewien zestaw faktów, którego nie mogę pominąć, którego coś muszę wybrać, wyłuskać, ubrać to jeszcze w ciekawą opowieść, a do tego jakby we własny styl, więc tutaj jest kilka stopni tej pracy. W powieści jest trochę inaczej, ale też jakby oba typy pracy tak samo mnie wciągają i są podobnie intensywne właściwie,
siedzę i opisuję obraz i artystę, więc co tutaj, gdzie tu emocje, ale jednak emocje i przy tym są. Z tym, że czasem właśnie trochę tęsknię za prozą w takim sensie, że tam jest jednak więcej mnie być może i większe pole do takiego własnego popisu, właśnie w wymyślaniu różnych sytuacji na przykład. Tutaj nie zmyślam, tak? A tam mogę sobie coś pozmyślać, ale też w powieściach bazowałam często właśnie na takim ciągu skojarzeń i tak dalej. Tutaj też to się o dziwo przydało. I też właśnie jakby cały czas chodziło mi o to, żeby wciągnąć czytelnika w pewną historię. Tutaj wciągam w trochę inną historię, innymi metodami. I rzeczywiście po prostu w esejach potrzeba więcej researchu i to jest ta główna dla mnie różnica i też jakby ciężar tej pracy się w dużej mierze na researchu zasadza po prostu. Może taką tutaj prośbę na przyszłość, na ten przyszły tom. Otóż można odnieść wrażenie, że ta sztuka fantazjowania jest dość ponurą sztuką, prawda? Dobór autorów tu jest bardzo spójny, bardzo koherentny to jest. Brakuje mi troszeczkę tej jaśniejszej strony fantazjowania. Na przykład Marc Chagall, no i tego typu. Może następny tom warto poświęcić tej stronie sztuki fantazjowej. Za dużo podpowiadasz. Rzeczywiście kolejny tom będzie weselszy. Powiedzmy. Tam nie będzie w ogóle już. Jakkolwiek też się pojawiają wątki, bo chociażby portret cesarza Rudolfa II jest postrzegany jako karykatura, pomijając, że jest świetnym dzielnikiem w sumie. Tak, dla botaników wymarzona rzecz. To jeszcze jeden temat, tylko skoro tutaj wspomniała o tym portrecie. Sztuka fałszowania. Nie mam na myśli tutaj fałszowanie przez podrabianie, prawda? Tylko wiadomo było, że artysta, który namalował księcia z czerwoną twarzą, no to mógł się liczyć z ciężkimi konsekwencjami. Tutaj mamy właśnie portret, o którym mowa. Ale to jest fantazja, prawda? Tak, ale uszło, też... uszło płazem. Ale tak, tak. Natomiast no, wiele portretów, szczególnie znakomitości, prawda, osób wpływowych, królów i tak dalej, powstawało z, no tak naprawdę fałszując, bo król musiał być piękny, prawda, król nie mógł być czerwony, bo nie mógł przypominać, prawda, pospólstwa i tak dalej. To też ciekawy temat. Następny dom. To samo się dotyczy na przykład też postaci świętych i wspomnianego Caravaggia, który odidealizowywał te postacie. No tak, brudne nogi. Tak, między innymi. Słynne brudne nogi. Te inspiracje pochodzące z otoczenia, która powiedzmy jakiejś tam miejscowej, pewnie takich obyczajów w postaci świętej. Tak, w postaci Marii. Marii w ogóle, tak. Martusiu, a ja mam takie dwie prośbę do ciebie, bo ja jestem tym czytelnikiem, egzemplarze w ograniczonych ilościach mógł kiedyś czytać, prawda? Za czasów naszych szkolnych. Limitowane. Bardzo mi brakuje w tych wszystkich książkach jednak kobiet, artystek, bo są niesamowite. Niektóre z nich, poznańska, którą ubóstwiam, Łębicka. Łębicka jest. Była, ale trochę za mało dla mnie było. Filmy mi też brakuje właśnie. Natomiast taką prośbę do ciebie dziwną, bo od uczniów moich, którzy czytali twoje eseje, to czytam im fragmenty na lekcjach plastyki. Czy pani Marta nie spróbowałaby napisać coś do nastolatków, co zachęciłoby ich do tego, żeby pójść na wystawę i coś zobaczyć na żywo, nieważne czy to obraz, czy rzeźba, czy instalacja, ale żeby wyciągnąć ich tego ich wirtualnego świata, trochę do rzeczywistości. Może być trudne, bo to musiał być grzeczny. Znając dzisiejszą młodzież, nie zawsze, ona jest taka grzeczna
z ich dostępnością do multimediów w czasie pandemii, na przykład na lekcjach plastyki, kiedy no, miałam do dyspozycji ekran monitora, no, zabierałam ich na takie wirtualne wystawy, tak? I patrzyłam na efekty później i to, że oni zaczęli się interesować poszczególnymi malarzami, poszczególnymi obrazami i zaczęli pisać te swoje pierwsze eseje, dosyć ciekawe, nie powiem. Natomiast czekam na tą następną książkę i poproszę tam o jakąś piękną, mądrą, może być kontrowersyjną, nie wiem, idealizowaną malarkę. Chyba będzie. Zobaczy pani też, że trafiła pani w sedno. Ja nie wiem, tutaj właśnie państwo opowiadają moją kolejną książkę, bo może nie wiedząc. Może po prostu czytelnicy cię tak dobrze znają z poprzednich książek, że są w stanie przewidzieć. Czują, co będzie dalej. No ja ją czuję już od bycia dzieckiem. Ale też potrafiła być kontrowersyjna w swoich wypracowaniach. Ja mam do pani pytanie, pani Marta, kto jest dla pani taką inspiracją na dzisiaj oczywiście, w tym okresie pani tworzenia? Pytam też o taką część pani, no trochę prywatną, tak? W sensie w ogóle, kim się pani inspiruje, tego pani, czy nie wiem, aspiruje, albo jaki ma pani taki punkt odniesienia, tak? Mhm. O, trudne pytanie. Na przykład przy pisaniu esejów postacią, którą się tutaj inspirowałam, był autor Malarstwa Białego Człowieka, to jest wiele tomów, Waldemar Łysiak. Chodzi mi o pewien pazur i erudycję. No, że to dla mnie było jakby godne podziwu, to jak on buduje ten esej, mając wiedzę, ale też pisząc swoim stylem, czasami no totalnie dzisiaj kontrowersyjne tezy tam stawia. Ale chodzi mi o to, że on nie boi się być sobą przy tym, nie jest taki wierno poddańczy wobec artystów i nie z pozycji kolan to pisze. Bo często mi przeszkadzało, że ktoś pisze po prostu wybitny artysta, piękny sposób malowania. Ale co za tym idzie? Dlaczego ten sposób malowania jest piękny, a dlaczego ten artysta jest wybitny, tak? I nie lubię takiego traktowania sztuki właśnie z pozycji kolan. Ja sama podziwiam wiele dzieł, zachwycam się nimi i tak dalej, ale wydaje mi się, że trzeba trochę odbrązowić historię sztuki, więc nie unikam też jakby na przykład powiedzmy trudnych wątków z życia artystów i wszelkich występów. Ostatnio przez to, że oglądam serial poświęcony Emily Dickinson, poetce i bardzo lubię jej wiersze. Wcześniej nie lubiłam, ale trafiłam na serial, to mam istne, powiedzmy, no nie obsesję, ale bardzo mi się podoba jej postać, ale tutaj bardziej może pod takim względem twórczym i zachowania indywidualizmu, stylu pisania, to też bardzo erudycyjna poetka. Bardzo podobają mi się twórcy, którzy są tacy żywotni, energiczni i też przekazują w pisaniu tą energię. Tutaj już mówię o prozie i to jest Henry Miller i Anais Nin, ludzie, którzy jak dla mnie żyli pełnią życia i pakowali to w swoje teksty, bardzo takie soczyste i esencjonalne. Jeżeli chodzi w ogóle o artystki na przykład, to też wiele czasu spędziłam nad Natalią LL i chodzi mi tutaj przy niej o taką drogę twórczą, według mnie bardzo przemyślaną i taką właśnie no artystka, która sięgnęła tutaj najwyżej właściwie, jest znana na całym świecie i bardzo mnie to pasjonuje, że potrafiła zawalczyć o swoje, osiągnąć sukces. Nie wiem, też Bruno Schulz, ale to bardziej też pod względem stylu, odwagi, tworzenia i właśnie tutaj bardziej pod względem pisania i pisania gęstej prozy bardzo. I że to jest takie piękne i przyciągające, też z taką pewną rodzajem estetyki swojej. Ale jakoś chyba takiego życiowego wzoru to nie mam. Bardziej mam kilka wzorów takich twórczych.
być indywidualistą i tutaj świetnie sobie poradzić i przenieść też własną energię taką we własne prace. To jest dla mnie takie ważne, że dzieła tych, których wymieniłam, dla mnie one jakby ledwo się z nimi człowiek skontaktuje, to one ożywają jakby w nim. To jest według mnie ważne, żeby to nie było takie martwe i w złym znaczeniu szkolne. W złym znaczeniu. Dlatego szkoła byłaś kontrowersyjna. No i za to zawsze cię lubiłam. A ja miałam tę kontrowersję na radach pedagogicznych. Żeby nie było, ja nie rozrabiałam. Nie, nie, prawda, nie może. Słowem rozrabiałam. Zachowanie w co robię. I sposobem tworzenia, więc to poroży. Który z artystów, który opisujesz na łamach już właściwie tej twojej trylogii, tak, według ciebie jest najbardziej doceniony? Ojojoj. Muszę dobrze pomyśleć. No ten Kamiński, ale to z definicji, że no nieznany po prostu szerzej. Więc ciężko powiedzieć, że niedoceniony, skoro więc w ogóle jakby odkopałam go, tak. Niedoceniony, ale na przykład według mnie może i ten niedoceniony, co uproszczony, jest Archimboldo, ponieważ my już nie żyjemy takimi pojęciami, jakimi żyła jego epoka, nie rozumiemy do końca tych jego żartów i na przykład nie wiemy, że on tam zamieszczał swego rodzaju rebusy też. Ciężko, jakby żyjemy w innej epoce. I też myślę, że trochę krzywdzące jest dla Archibalda tylko właśnie sprowadzanie go do karykatury, bo w ogóle co ciekawe, ten portret Rudolfa II, który znalazł się w Fantazjowaniu, to cesarzowi on się bardzo podobał, ponieważ został przedstawiony jako Vertumnus, czyli Bóg plonów, urodzaju, obfitości, więc do tego został dołączony poemat na jego cześć, więc on był bardzo rad, że on taki portret dostał, a my właśnie dzisiaj często postrzegamy to jako karykaturę. Ja myślę, że właśnie nie tyle niedoceniani, co upraszczani. To jest też przypadek Salwadora Dalego, który też poprzez swój romans taki no, z popkulturą stał się spłycony po prostu. I to, że on jakby sam siebie spłycił i swoją twórczość w którymś momencie, typu płonąca żyrafa stała się przyczynkiem do reklamy węgla, czy zapałek, czy czego tam, no to sam siebie skomercjalizował, spłycając przy tym. Więc może nie tyle niedocenieni, co właśnie spłycani, ale to jest taki przypadek dzieł, które niby wszyscy znamy, wszyscy widzieliśmy, o których niewiele wiemy, jak się potem okazuje. Sama ciebie też przyłapywałam, bo akurat nie znam aż tylu interpretacji płonącej żyrafy, na które trafiłam, kiedy zaczęłam badać ten obraz, typu, że nawiązania do wojny domowej w Hiszpanii i tak dalej, więc tutaj myślę, że kiedy się zajrzy też głębiej w same czasy życia artysty, to można więcej wyciągnąć, ale niedoceniony. Może Bruno Schulz jest też ciągle za swoją twórczość plastyczną mało doceniony, ale no to znowu przypadek znacznej ilości jego dzieł podczas wojny. Właściwie my nie znamy malarstwa Bruna Schulza, znamy chyba jeden obraz, kilka obrazów. Wszystko zaginęło. Znamy jego grafiki, o których pisze w sztuce podglądania, ale właśnie Schulz jest ciągle z tej perspektywy, że lepszy z niego literat niż plastyk. Ja się z tym zgadzam, więc tutaj może on jest takich niedocenionych za swoją plastyczną twórczość. To postawiam jednak na Schulza. Z perspektywy napisania trzech książek, jakiego rodzaju miałeś największe problemy przy pisaniu? Mój największy problem to jest to, że jestem szczególarną straszną i perfekcjonistką. Mnie się wydaje, że tam o jeszcze więcej może by się przydało, a ten fakt ominęłam, o nie. A trzeba prowadzić ostrą selekcję też, żeby nie zanudzić po prostu, ani nie przywalić natłokiem. Chociaż i tak wiem, że tych informacji, skojarzeń i tak dalej w moich esejach jest sporo, ale czasami żałowałam, że ale to takie jest odwieczne też marzenie pisarskie, że nie wiem, no 5 lat bym miała pisać, żebym była zadowolona, a może i tak bym nie była zadowolona. Albo nie wiem, czy to chyba Mistrzaj Małgorzatę jakoś kilkadziesiąt lat pisał, więc czy 40 lat jakbym spędziła, byłabym zadowolona.
byłam ciekawi, ale też wynika jakby z mojego trochę charakteru i takiej z wady właściwie, no niż... ale co jeszcze było trudne? W czasie pandemii trochę praca, znaczy ja wcześniej bazowałam na materiałach dużej części z bibliotek, a kiedy biblioteki zamknięto w czasie pandemii, to taki trochę dla mnie był mini koniec świata, że no to skąd materiały, skąd źródła? I po prostu przerzuciłam się na antykwariaty, na Allegro i chodzenie do paczkomatu. I tak uratowałam sprawę, ale żałowałam, że no jakby bardziej ograniczony miałam trochę dostęp do różnego rodzaju materiałów. Ale tą trudność pokonałam, może to wyszło na dobrej książce, bo tak się nie rozmieniałam na drobnej, się nauczyłam bardziej zwartej pracy przy tym. I co jeszcze może być trudnością? Czasami wyrzucenie jakiegoś artysty jest takie jakby dla mnie, że o, można jeszcze tego było. Ale zwykle po wydaniu książki, kiedy już ją mam w ręku, kiedy jest pięknie wydana, a wydawnictwo Lira dba o to bardzo, to myślę, nie, no jest taka, jaka miała być, no właśnie taka miała być, nie ma co dłużej dumać. Albo czasem sobie tłumaczę i temu mojemu perfekcjonizmowi, dobra, następną może napiszę następną lepszą. Bo ja po prostu też, no czasem tworzenie moje wynika z takiego poczucia niedosytu, że a jeszcze bardziej pocisnąć i przekonać się, czy dam radę jeszcze coś bardziej przeskoczyć, przekroczyć. Ale to nie jest tylko mój odosobniony przypadek i to jest dla mnie pocieszające. Mam też pytanie takie właśnie odnośnie selekcji artystów, bo w książce się pojawia zawsze około 10 plus minus tam jeden a na starcie ilu tych artystów się pojawia przed tą ostateczną selekcją? Czasem ich bywa, pierwsza selekcja to ich bywa, nie wiem, 20. Ale no zwykle tak około 12 mocnych kandydatów i później też no, zdarza się, że uważam, że jednak to będzie, ten będzie lepszy. No taki właśnie ostatni etap wygrał Dali na przykład z Freedom, tak? Więc on tutaj na ostatnim etapie okazało się, że jednak Dali. Takie tajniki procesu twórczego, w sensie pani codzienność w kontekście tej pracy twórczej, to są jakieś ustalone godziny, taka dyscyplina, tak, nocy. Nie, ja lubię jak urzędnik. Przysiadam do biurka ileś tam godzin. To wielu pisarzy to powie, że szczególnie prozy, bo poeci to zupełnie mają inaczej. Że po prostu wena nie przychodzi, wena jakby zastaje cię przy biurku. I ja uważam, że to tak, to jest sedno i też nie ma co liczyć właśnie na wenę, bo nic można by było nie zrobić. No to jest czasami po prostu taka praca, że na przykład, nie wiem, skanuję sobie jakieś notatki, to bywa też taka, czasem niektóre etapy tej pracy są dość takie mozolne, powtarzalne i tak dalej. Ale wiem, że prowadzą do tego najciekawszego, bo ja najbardziej lubię etap, kiedy już ja siadam i piszę ten esej. Kiedy już jestem po researchu, wiem co chcę zawrzeć i tak dalej. Więc po prostu zwykle rano czy przed południem siadam do biurka i pracuję do wieczora czy do popołudnia. I wtedy też praca posuwa się do przodu. Też przy prozie, bo tutaj łatwiej można się zgubić po drodze, że tak powiem, sobie tłumaczyć, dobra, to potem napiszę tam 20 stron, nie wiem, gdzie będzie on tam. A to jest niemożliwe, tak? Więc przy prozie już sobie narzucałam takie, że do tego dnia będę taki deadline, ma być ten rozdział. I choćbym się nie zgadzała i uważała, że on miał być lepszy, więc ja go jeszcze mogę poprawiać z tydzień, to nie. Tu do tego czasu poprawianie. Potem niech on leży i może później coś poprawię. Właśnie liczy się też taka rytmiczność pracy, żeby ta praca się posuwała do przodu, bo naprawdę się może na jakimś, no ja jestem szczególarą i na jakimś szczególe naprawdę się można zakręcić. Ja pamiętam jak jedną ze scen kolekcjonerki, to miała być scena otwierająca książkę, to nie jest jakaś strasznie długa scena. Nie wiem ile stron zajmuje finalnie takich kartek w książce, 2-3. Na 2 tygodnie po prostu poprawiałam, tak siedziałam i poprawiałam, po prostu szlifowałam do ostatniej kropki. No bo otwiera książkę, to musi być cudowna scena. A
przynosi aż takich spektakularnych efektów, takie szlifowanie, szlifowania właściwie już. To jest taka słynna scena z wiśniami. Zapraszam do lektury kolekcjonerki. Jak była premiera kolekcjonerki, była ta scena odczytana. Pamiętają tu niektórzy obecni. No nie po to tyle szlifowałam, że potem nie czytać. Czy w dobie digitalizacji miałeś problem z jakimiś źródłami? Ponieważ szczególnie te dzieła artystów, którzy nie są w muzeach, tak? Część z tych dzieł jest jakby prawie że nieosiągalna, tak? Albo osiągalna w bardzo słabej jakości. Czy miałeś jakiś sposób na przeskoczenie tego, czy w ogóle spotkałaś się z takim problemem? Większość dzieł była, znaczy to są słynne dzieła też, więc była osiągalna. To akurat przypadek płonącej żyrafy taki był specyficzny, ponieważ no, prawa nie minęło jeszcze 70 lat od śmierci Dalego, więc nie jest w domenie publicznej i też te jego obrazy są w internecie w dość słabej jakości właściwie. Jakby tutaj fundacja dba o to, żeby mieć powiedzmy klientów. No nie chcę tutaj być cyniczna też, ale no ta płonąca żyrafa, to znaczy korzystam też z reprodukcji w innych książkach finalnie, więc w internecie wbrew pozorom cały czas nie ma jakichś najlepszych jakościowo dzieł. Tutaj ten przypadek żyrafy mi to pokazał, ale dzieła, które są w muzeach i w tych wielkich muzeach, to wręcz można sobie powiększyć już do takiego szczegółu, którego się na własne oczy też nie zobaczy, bo z lupą nie podejdziemy raczej do obrazu, ponieważ zacznie piszczeć alarm. Więc nie jest to problem dzieł ze sztuki dawnej, które można właśnie co do maźnięcia pędzlem czasem sobie jakby tutaj w internecie zobaczyć i powiększyć. To jest w ogóle cudowne. Co ze sztuki współczesnej, które są chronione licznymi prawami i to dobrze, że są chronione, ale właśnie przez to no, dostęp nie jest taki przyjemny też po prostu. No, taka zobaczy, powiększa mi tak po prostu piksele mi wyskakują. Ja osobiście myślałem o Łempickiej, która jest właściwie głównie w kolekcjach prywatnych. Jest rozproszona. Też. Głównie są to kolekcjonerzy amerykańscy, a co tym taki namacalny, żeby się dostać tych kolekcji. Tak, to tutaj też pamiętam, że właśnie zdobywaliśmy prawa i też poprzez jakąś fundację i też, że taka wersja wyjściowa dzieła nie była w najlepszej jakości w internecie właśnie przez to. Więc rzeczywiście ci współcześni bywają większym tutaj problemem i też właśnie no, podczas pracy. Ale czasem można się posłużyć właśnie jakąś reprodukcją też z albumu, też modne się stają takie wydania, które właśnie powiększają detale i wtedy można łatwiej. Tutaj jeżeli też chodzi o Beksińskiego, to mnie zachwyciło, kiedy dostaliśmy obraz od muzeum po zabiegach. I po prostu tam był w takiej jakości była ta reprodukcja, że rzeczywiście każdy szczegół, nigdy nie widziałam Beksińskiego w takiej jakości cyfrowej, to było super. Jak wygląda proces promocji? Czy jeździ Pani dużo, nie wiem, w kraju, po bibliotekach, czy też te aktywności są takie z Pani pomysłu, czy opiera się Pani na wydawnictwie, jakimś planie promocji? To jest tak, że odkąd współpracuję z wydawnictwem Lira, które dba o promocję autorów, to zawierzam tej promocji. Sztuki są promowane w mediach, sztuka fantazjowania szczególnie. I tutaj mam jakby osobę z wydawnictwa, która zajmuje się ustalaniem na przykład wywiadów właśnie w stacjach radiowych i takimi działaniami promocyjnymi, że bardzo jest to też dla mnie wygodne. Dostaję po prostu, czy Pani może tego, a tego dnia być tu i tu i zaklepujemy i, no, i to jest świetne, gdybym ja sama pisać do stacji radiowych, do prasy i tak dalej. Jest to też osoba, która ma kontakty z mediami dobre i jest z agencji PR-owej, więc
no to jest świetne, czuję się zadbana i że to fantazjowanie rzeczywiście i idzie w eter, i idzie w świat. Nad spotkaniami autorskimi będziemy myślę też dalej myśleć, ale współpracuję ściśle tutaj z wydawnictwem. Co do tych planów, też mamy umówione takie spotkanie na temat promocji jeszcze, więc tak, to wydawnictwo koordynuje różne działania promocyjne, też typu reklamy i tak dalej, więc jestem zadbaną autorką. Jaką pani lubi epokę malarstwa? Współczesność, czy XVIII, czy barok? Ja bardzo nie mam takiej ściśle określonej epoki w tej chwili. Kiedyś to moją wielką miłością był rzeczony surrealizm. I właściwie ja się śmiałam, że dla Salwadora Dalego poszłam na historię sztuki, bo wcześniej się bardzo pasjonowałam tym artystą, później już mniej. Ale to był surrealizm i też właśnie mnie ujęło w surrealizmie to, co przedstawiam w sztuce fantazjowania, czyli przekroczenie granicy między tym, co racjonalne i tym, co irracjonalne, i że to istnieje już na równych prawach, że i instynkty, i intuicja, i logika są równe. Bardzo mnie to interesowało i intrygowało. Bardzo też lubię XIX wiek, ale ze względu na te przemiany, że mamy w którymś momencie malarstwo akademickie i już impresjonistów i to współistnieje. To jest dla mnie bardzo ciekawe zjawisko i że rodzi się awangarda, potem postimpresjonizm i właśnie takie narodziny awangardy i dlatego ten XIX wiek i że tam już się tyle dzieje i początek XX wieku i właśnie te wszelkie izmy, to też jakby w kontekście też takiej takiej pewnej też logiki zmiany, że te kierunki, jeden czerpie z drugiego, ale każdy idzie trochę dalej i że takie ożywienie twórcze się pojawia, którego może dzisiaj też dlatego, że nie mamy takiej perspektywy oglądu, nie widzimy na przykład. Nie pojawia się żaden tego rodzaju przełom, a może za, nie wiem, 100 lat historycy sztuki wskażą nam przełom w naszej epoce, o których my nie mieliśmy pojęcia zielonego. Więc ten XIX wiek i początek XX wieku, właściwie do II wojny światowej, to były takie moje koniki jakby, coś co mnie zawsze interesowało i właściwie tak jest do dzisiaj. Odnajduję się też w sztuce współczesnej, ale jakoś tak nie zdobyła mojego serca taka sztuka dzisiejsza, tak bardzo. Jak właśnie te pierwsze awangardy i też taka, no widziałam w nich, można powiedzieć, że specjalnie serwowali nowinki, żeby przyciągnąć uwagę, specjalnie skandalizowali, ale dla mnie w działaniach tych artystów było dużo takiej prawdy i świeżości. I szczególnie właśnie u surrealistów i u wcześniejszych, u dadaistów. Wiem, że śledzisz recenzję, no też takie analizy różne wydawnictwo robi, no stąd mamy już trzecią część. Właśnie jaki jest odzew środowisk akademickich z kręgu historii sztuki na te eseje? To jest tak, że jakby moja alma mater przyjęła je bardzo dobrze i też byłam tam wspominana na ich stronach internetowych, więc to było bardzo miłe. Jakby też zdobywałam gratulacje od koleżanek historyczek sztuki. Ale prawdę mówiąc, większy odzew w recenzjach mam od ludzi jakby spoza tutaj. Też artyści, ale też moi znajomi artyści też bardzo pozytywnie się odnoszą. Bardzo im się to podoba i też taka przystępność tego i jakby świeżość. Ale nie mam na przykład odzewu takiego od nieznanego mi badacza na przykład. Raczej z kręgu moich znajomych, więc tutaj nie wiem jak takie ściśle akademickie środowisko. No, przepraszam, to podglądanie miało recenzję profesora Pokory, tak? Tak, miało recenzję profesora, sztuka podglądania profesora Jakuba Pokory. Cytowane nawet chyba, tak? Nie, on był przy
przy podglądaniu, przy prowokowaniu była artystka Karolina Matiaszkowicz, o której mówiłam i jej opinia była cytowana. Był taki swego rodzaju blerb tworzyła. Więc ja też jakby czuję się bardziej popularyzatorką niż, bo nie pracuję na uniwersytecie i no i nie mam ambicji powrotu na uniwersytet też właściwie. Dobrze się czuję z tym, co sama robię i co realizuję i bałabym się też trochę takiego zawężenia właściwie, trochę mojego pola działania, bo teraz się czuję swobodna. Jestem pisarką, eseistką, a przy tym historyczką sztuki. Nie muszę trzymać żadnej naukowej dyscypliny. Popularyzuję, przybliżam i mnie się to bardzo, bardzo podoba. Ale no tak, to jeżeli chodzi o to środowisko, no to tutaj profesor. I no i też jakby inne historyczki sztuki, które tutaj życzliwie się odnosiły. I artyści, więc stąd miałam odzew jakby z grupy bezpośrednio ze sztuką związanej, więc nie mogę powiedzieć, że go nie miałam, ale mnie jakby ciągle bardziej pasjonuje odzew od czytelników, którzy nie są aż tak ze sztuką związani i którym mogę coś pokazać, przybliżyć i którzy na przykład się cieszą i piszą do mnie, że właśnie no dla nich to jest punkt wyjścia, żeby też samemu więcej o tej sztuce czytać, więcej oglądać, wybrać się jednak wreszcie do tego muzeum i tak tego nie przekładać, tego wyjścia, więc to jest dla mnie no takie bardzo budujące i motywujące i bardzo lubię też ten głos. Tak, jeszcze mogę dodać, bo właśnie mówiłaś, że czułeś jako eseista, jako właśnie pisarka, aczkolwiek nie unikasz aparatu naukowego, bo pojawiają się i przypisy bardzo świetne, ale nie jest to przeładowanie w takiej właśnie wersji bardzo strawnej, można powiedzieć, i świetna bibliografia, bo, która jest podzielona właśnie na rozdziały, nie jest to zbiorczo z całej książki, tylko właśnie dla każdego rozdziału jest oddzielna bibliografia, co bardzo ułatwia, jeżeli chce się dalej samemu coś doczytać. No to super, to się cieszę. Taki bardzo świetny pomysł, rzadko spotykany, powiem szczerze. Tak, bo właśnie przy fantazjowaniu tak podzieliłam już na rozdziały, żeby było bardziej jeszcze przejrzyście i żeby wcześniej moje przepisy też były bardziej szczegółowe, a teraz zdecydowałam, że już nie daję aż tak szczegółowych, tylko pokazuję z czego korzystałam i już. Czy jeszcze mają Państwo jakieś tutaj pytania do autorki? Pani trochę przegląda zagraniczne, ma Pani jakąś ulubioną autorkę zagraniczną, którą trochę tam inne spojrzenie na sztukę? Czy... Tak się zastanawiam, bo tu mówiłam o polskim autorze, ale nie mam takiego jednego tutaj zagranicznego autora. Korzystam też oczywiście z różnych źródeł. Takich, nie tylko jakby z polskiej tutaj historii sztuki i z tych, które ona stawia, ale tutaj nie mam takiego jakby, nie znalazłam jeszcze takiego autora, którego bym tak śledziła i tak bym się pasjonowała nim. No też właśnie nie bez przyczyny tutaj wskazałam Łysiaka jako takiego mojego ulubionego, który właśnie też przecież autor prozy i myślę, że to przeszło też na jego eseje i tutaj czułam pewną taką wspólnotę, że właśnie nie liczy się tylko taka no, naukowy wymiar tego eseju, ale też to, żeby zaciekawić, przyciągnąć, pokazać jakby pazur, coś takiego, więc to właśnie zobaczyłam. Na razie w żadnym zagranicznym autorze tego aż tak nie odczułam. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Podziękujmy autorce i prowadzącej.